test widoczności, słupek A jest cienki, zewnętrzne lusterka są duże, aż można powiedzieć, że za duże, bo ten cały fragment jest mi do niczego niepotrzebny, a ogranicza widoczność. Górna krawędź przedniej szyby jest wysoko, wewnętrzne lusterko wisi zdecydowanie moim zdaniem za nisko, tutaj dla dwumetrowca dokładnie zasłania horyzont. Po prawej stronie słupek A nie łączy się z lusterkiem, a więc tu możemy obserwować, co się dzieje na parkingu, ale tu ponownie pojawia się problem, że te lusterka są za bardzo rozbudowane i tutaj kawałek plastiku tak naprawdę zasłania mi widoczność, nie dając praktycznie nic w zamian. Z tyłu przy drzwiach mamy wielkie szyby i możemy obserwować, co się dzieje naokoło samochodu. Słupek C jest bardzo cienki, no i wielka tylna szyba, ale pochylona pod sporym kątem i tu się przydają wszystkie systemy ułatwiające parkowanie i tu mamy przykładowo komplet kamer, które pomagają nam obserwować, co się dzieje naokoło samochodu. Tu mogę powolutku cofać. Widać, jak tutaj sytuacja się zmienia. Po prawej stronie widzimy większy obraz z kamery cofania. Linie tutaj zmieniają się, kiedy skręcamy kierownicę. To widać, że to wszystko się wygina w odpowiednią stronę, więc to też jest całkiem przydatne. Oprócz tego możemy też zmieniać ustawienie parkowania, bo teraz jest ustawione na parkowanie równoległe. Możemy też prostopadłe, możemy też parkować równolegle. Możemy też parkować tutaj system jest dokupiony z parkowania z przyczepą i możemy też włączyć tryb podglądu, wyjazdu z wąskiej uliczki, czy też z pomiędzy samochodów. I teraz widzimy obraz częściowo z kamery cofania, a częściowo z kamer, które patrzą w prawo i w lewo, dzięki czemu widzimy dokładnie, co się dzieje z tyłu samochodu i możemy bezpiecznie wyjechać przykładowo z wąskiej uliczki. Passat to duży samochód, 2,80 m, prawie rozstaw osi, więc średnica zawracania nie będzie mała. Producent obiecuje 11,7 m. Popatrzcie, jak to wychodzi w praktyce. Zegary w nocy w tym przypadku akurat wyglądają tak, jak sobie skonfigurujemy, bo tu mamy zestaw zegarów wirtualnych. Teraz akurat jest opcja wydajność. Możemy to przestawić przykładowo w opcję Classic. Wtedy będą prostsze i jeszcze bardziej czytelne. Tu po środku mogą być różne informacje wyświetlane. O tym zresztą mówię w innym fragmencie filmu testowego. Na kierownicy wszystkie przyciski podświetlone. Tu mamy też łopatki do zmiany biegów. Mamy minus, mamy plus. Wszystko jest czytelne. Pod kierownicą również przyciski są podświetlone. Tu mamy podświetlenie w klamkach, podświetlenie pod uchwytem. Oczywiście wszelkie przyciski również są podświetlone. To światło spod uchwytu sięga również do kieszeni w drzwiach, więc to też jest podświetlone. No i mamy jeszcze taką, jak widać, taki pasek biały, który dodatkowo podkreśla jakby drzwi. Po prawej stronie wszystko jest oczywiście odpowiednio podświetlone. Ja tutaj chciałbym zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, pokrętła przy ustawieniu nawiewów są podświetlone i nie pamiętam, jak to było w poprzednim Passacie. Jeśli się mylę, to mnie poprawcie, ale wydaje mi się, że wcześniej one podświetlone nie były i tego typu podświetlenie kojarzyło mi się zawsze z Audi A6 przykładowo, który ma takie podświetlenie. Teraz być może to się pojawiło właśnie w nowym Passacie, ale mogę się mylić, jakby co, to proszę w komentarzach mnie poprawić. Natomiast chciałem zwrócić uwagę, że tutaj nie zastosowano diody, które by rzucała światło tu na prawą stronę od kierowcy, bo tu na podsuficie co prawda mamy dość dużo podświetlonych przycisków, ale nie ma właśnie jakiejś diody tu albo też pod lusterkiem, która by oświetlała ogólnie wnętrze samochodu. Mamy oczywiście też podświetloną przestrzeń na nogi, jak widać. Również LED-owe światło znalazło się nawet w schowku przed pasażerem. Z tyłu mamy również ten pasek biały na drzwiach, również z tyłu podświetlone są klamki, również pod uchwytami są podświetlenia, nie mówiąc już o przyciskach do sterowania elektrycznymi szybami. Także wszystko jest tutaj podświetlone tak, jak można się spodziewać w samochodzie za po prawie 170 tysięcy złotych. Kamera cofania doskonale radzi sobie również w nocy. Podświetlenie z tyłu. I podświetlenie bagażnika. Światła z tyłu, światła z przodu.
Teraz test działania skrzyni biegów z piątki na szóstkę. Z piątki na czwórkę. I teraz z piątki na trójkę. I teraz w trybie normalnym drive. Kick down. Zróbmy teraz test bezpiecznej szyby. Dało rady. I to samo z tyłu. Wyciszenie na postoju. $45,900.